Witamy Państwa już po przerwie. Witam Państwa Borys Specjalski oraz ja, Luiza Bośniak. Z nami jest już nasz kolejny gość. Zazwyczaj widujemy się w sobotę. Paweł Bombolewski, Szkoła Karate WUKF. WUKF, to już zapomniałam. Pawle, dzisiaj zanim przejdziemy do zajęć praktycznych, jak co sobotę zazwyczaj, dzisiaj jest piątek, jutro Wigilia, także jutro się bić nie będziemy, chcielibyśmy z Tobą troszkę porozmawiać. Wiemy, dzisiaj był plebiscyt w Kurierze Szczecińskim, możemy powiedzieć, na 10 najlepszych sportowców i 8 zajęło karateków, tak? Możesz tutaj nam to wytłumaczyć, ja troszkę tak jest, proszę Państwa, no bezprecedensowa chyba sytuacja w historii 58-letniej plebiscytu Kuriera, bo w dziesiątce znalazło się aż 8 przedstawicieli karate, także no o czymś to, że tak powiem, może świadczyć. Są różne głosy teraz z tego, co zdążyłem przez te parę dni zobaczyć, to niektórzy wypowiadają się o tym zjawisku pozytywnie, niektórzy mniej. Ja myślę, że to skłania do refleksji nad tym, kto no głosował na karateków. No na pewno nasi podopieczni w klubach, nasi koledzy, nasi w jakiś tam sposób fani. Ale też trzeba zapytać, dlaczego akurat taka mobilizacja szczecińskiego środowiska karate? Mi się wydaje, że dlatego właśnie, że bardzo często karate było pomijane w mediach, a może nie pomijane, a umniejszane. To znaczy, jeżeli ktoś zdobył na przykład jakiś fantastyczny tytuł w innej, bardziej medialnej dyscyplinie sportu, to było o tym głośno, były zdjęcia. Natomiast o karate pisano no, małym maczkiem, że tak powiem, bez zdjęć i to tak, myślę, rozzłościło sympatyków tego sportu, że po prostu no, stanęli na głowie, zrobili wszystko, żeby sami się jakby A teraz pochwal się ty, czy jesteś w tym rankingu i na którym miejscu? Tak, ja tak jak w ubiegłym roku zdobyłem 4. miejsce, brało udział 44 kandydatów w tym plebiscycie z różnych dyscyplin sportu. Ja zająłem 4. miejsce, a mój podopieczny Adrian Fułek 10. w tym roku. No kurczę, te 4. miejsce to takie najgorsze dla sportowca. Tak. Pierwsze poza podium. Tak. Dokładnie, także no troszeczkę tak zawsze jest ten taki wstyczek, że mogło być troszeczkę lepiej, ale ja się cieszę, że ludzie na mnie głosowali, oddali swoje głosy. Mówię, no głównie środowisko karateków, bo ja zdaję sobie z tego sprawę. Ale myślę, że również dużo innych ludzi, bo jednak jako jedyny w tej dziesiątce mogę się poszczycić tytułem mistrza świata, także zdobytym w tym roku. A powiedziałeś, że na 10 osób, 8 osób to karatecy. Czy orientujesz się o dwóch pozostałych nazwiskach? Tak, oczywiście. To są bardzo znane mi osoby, ponieważ też nieraz z nimi miałem okazję spotykać się. To są moi zresztą koledzy z klubu Bodajkan Szczecin. Także również ogromny sukces ich, także trenera Piotra Juszczaka, który zwyciężył w klasyfikacji trenerów, no muszę powiedzieć, znakomity fachowiec. Ta nasza rywalizacja, tak mówię rywalizacja, no bo wiadomo, nasze kluby rywalizują jakby o klienta, jest bardzo ostra, ale na poziomie, że tak powiem, fair play i no, ja gratuluję im sukcesu. Znam, mówię, ich zawodników, nieraz z nimi walczyłem, nieraz wygrywałem, nieraz również doznałem goryczy porażki i mogę mówić o nich tylko w samych superlatywach. Myślę, że oni o mnie też. My również gratulujemy i Tobie, i wszystkim, którzy w tym rankingu znaleźli się na tych wysokich pozycjach. Powiedz mi taką jedną rzecz. O karate w Polsce mówi się jako o wszystkich sztukach walki. Karate to jest taki synonim sztuk walki po prostu. Tutaj mówiąc teraz zawodnicy karate, 8 zawodników karate, to są zawodnicy, którzy dokładnie tę samą dyscyplinę sportu uprawiają? Tak, to jest karate, tylko że powiedzmy ten sam styl karate, Shotokan, czyli szkoła sumiącej sosny, najpopularniejszy styl karate na świecie. Natomiast startujemy w różnych federacjach światowych. Zawodnicy Bodajkanu w WKF oraz WSKA, natomiast my w WUKF. To są WKF i WUKF, to są dwie największe światowe federacje karate. Także mówię, no te nasze sukcesy są doceniane. Ale mówię, no jest taki problem w ogóle ze sportami walki, że no niektóre gazety na przykład no mają z tym jakiś tam problem. Ja kompletnie tego nie rozumiem, dlaczego po prostu i brazylijskie jiu-jitsu, i judo, i karate, cokolwiek jest traktowane jako sport
niszowy. Ja rozmawiałem na ten temat, muszę powiedzieć, może nie będę mówił dokładnie z imienia nazwiska, ale z bardzo ważną osobą z Urzędu Miasta Szczecin, z najwyższej, że tak powiem, półki na spotkaniu twarzą w twarz i ta osoba zgodziła się ze mną, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, no bo w zasadzie czym różni się mistrz, powiedzmy, Europy Mateusz Stawrymowicz od, dajmy na to, mistrza świata w karate. No oczywiście, doceniając wszystkie walory obu dyscyplin, to jest dla mnie przynajmniej, jako dla osoby patrzącej z zewnątrz, na równym poziomie sukces. Nie można mówić, że pływanie jest lepszą dyscypliną od karate, tak samo jak nie można mówić, że karate jest lepszą dyscypliną od pływania i w ogóle takie zastanawianie się, co jest lepsze, nie powinno mieć miejsca. Powinno się określać po prostu po danym sukcesie, a nie po tym, jaką dyscyplinę sportu się reprezentuje. No i właśnie, wspomniałeś o pływakach. To jest tutaj chyba takie najbardziej kontrowersyjne w tej chwili, że ci pływacy właściwie w ogóle nie są w tym konkursie uwzględnieni. Masz tutaj jakąś odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się stało? Właśnie o tym mówiłem na samym początku, czyli myślę, że gdybyś, powiedzmy, ten sukces karate zawdzięczamy ogromnej mobilizacji naszego, że tak powiem, elektoratu, czyli naszych przyjaciół, naszych znajomych, fanów karate, który jest w Szczecinie niezmiernie dużo, ale że tak powiem, nie byłoby tej mobilizacji, gdyby nie fakt, że niektóre szczecińskie media umniejszały nasze sukcesy, a gloryfikowały na przykład pływanie i to w pewien sposób rozzłościło fanów karate, także stanęli oni do głosowania ze zdwojonymi siłami. Natomiast my jako karatecy bardzo szanujemy pływaków. Przemek Stańczyk to jest mój na przykład bliski kolega ze studiów. Ja bardzo szanuję jego pracę, szanuję pracę wszystkich sportowców w Szczecinie i naprawdę no, uważam, że tak samo Mateusz Stawrymowicz zasłużył na zwycięstwo jak Piotr Szumiło z karateka z Bodajkanu, który właśnie w tym roku zwyciężył. Ja uważam, że to jest na równym poziomie. No natomiast no, tu decydują głosy czytelników, którzy, tak jak mówię, zdenerwowani sytuacją umniejszania, deprecjonowania sukcesów karate, no po prostu postanowili zrobić skomasowany atak kuponów i SMS-ów właśnie na tą dyscyplinę sportu. A powiedz, Pawle, ponieważ mamy teraz trochę przedstawicieli u nas w sporcie, tak? Jest chociażby Pogoń Szczecin, która znowu, miejmy nadzieję, trzymamy za nią kciuki, że dostanie się do Ekstraklasy, która znowu jest gdzieś tam na tym podium. Mamy MMA, mamy dobrych zawodników, jest Michał Matera, jest i Rokes, że tak powiem, Maciej Jówtuszko, Mateusz Stawrymowicz, pływacy. Twoje nazwisko nie jest takie znane. Jesteś mistrzem Europy czy mistrzem świata? Mistrzem świata i Europy. Mistrzem świata. O, proszę, o tutaj. Czy nie myślisz, że można by było jakoś, nie wiem, w jakiś sposób się wypromować, żeby i ten sport został bardziej postrzegany i bardziej doceniany w naszym mieście? To znaczy, ja myślę, że akurat już coraz bardziej to nazwisko jest znane, aczkolwiek to bardziej mi osobiście nie chodzi o promocję mojego nazwiska, a bardziej klubu. To jest dla mnie najważniejsze, żeby mój klub był znany i na tym mi najbardziej zależy. No, ja myślę, że tak, że szczeciński sport słynie przede wszystkim ze sportów wodnych, wioślarstwo, wiadomo, Marek Kolbowicz, Konrad Wasilewski i znakomity trener, mój osobiście mentor, jeśli chodzi o teorię treningu sportowego, pan Krzysztof Krupecki, czyli wioślarze, pływacy, czyli Mateusz Stawrymowicz, Przemek Stańczyk, a do niedawna też Katarzyna Baranowska. Czyli sporty wodne i sporty walki właśnie, czyli znakomici bokserzy Skorpiona, tam Szczecin, karatecy Bushikanu, Bodajkanu, no to tak jak wymieniłaś, brazylijskie jiu-jitsu, Marcin Parcheta, mistrz świata w thai boxingu i ten, który walczy w Iron Fist. Także no, mamy bardzo mocny szczeciński sport, a tutaj się nie zgodzę, że moje nazwisko nie jest tak znane, bo drugi bo raz jednak rzędu, czwarte miejsce jest, w plebiscycie, tak? to jednak coś tam. A twoim zdaniem to taki problem właśnie tego niedoceniania karate występuje tylko w Szczecinie, czy to jest ogólnopolski problem? To jest ogólnopolski problem, tylko że w Szczecinie to bardziej boli, bo Szczecin akurat nam tej mapie sportowej, właśnie karate stoi tak mocno, jest postrzegany w innych miastach jako lider na że tak powiem, rynku sportów walki, no, że wydawałoby się, że swoich będą promować, a tutaj
nie do końca, chociaż no, niektórzy, tak jak nasze szczecińskie telewizje, w tym również wasza, potrafią jednak docenić i no, jak widzimy, wypromować również sporty walki, które tak jak karate są na przykład nieolimpijską dyscypliną, no, ale my w trening przecież wkładamy tyle samo potu, tyle samo energii, tyle samo się staramy, co sporty olimpijskie, więc ja tutaj jakby nie widzę żadnej różnicy. Z tym potem się zgadzam. Tydzień temu, podchodząc do was na scenie, widziałam, że ten pot lał się wręcz litrami, mogę to tak powiedzieć. No tak, lał się litrami, tym bardziej, że no, nie mogę wyjść z przeziębienia, więc tym bardziej to. A powiedz taką jedną rzecz, czy zawody Mistrzostwa Świata w karate, Mistrzostwa Europy w karate transmitowane są przez telewizję sportowe, czy niekoniecznie? To znaczy, widziałem tam ze dwa czy trzy razy, że któraś właśnie z tych największych światowych federacji podpisała kontrakt z Eurosportem i rzeczywiście były. No, natomiast to były, mówię, no, 2 czy 3 razy i nie często się to zdarza, nad czym niewątpliwie ubolewam, ponieważ dyscyplina sportu jest to bardzo widowiskowa. Mamy tam piękne, no, i pokazy kata, co będziemy zresztą dzisiaj pokazywać w kolejnym odcinku Bushikan Szkoła Wojowników, ale również walki kumite, czyli to co lubią oglądać bardzo ludzie. Tyle, że przepisy sportowe może są troszeczkę niezrozumiałe dla takiego widza, który pierwszy raz się z tym spotyka, bo jednak w karate, w walce cios musi być kontrolowany, czyli nie może wyrządzić za dużej krzywdy przeciwnikowi. Jeżeli tam poleje jakaś wielka krew, to zawodnik, który spowodował tą kontuzję, przegrywa przez dyskwalifikację. To dla osoby, która pierwszy włącza telewizję, może być niezrozumiałe, no bo jak, znokautował go, a przegrał, tak? Tu trzeba pokazać swoją techniczną wyższość i dlatego może też jest problem z tą medialną promocją. Ja bym chciała jeszcze na chwilkę powrócić do tego rankingu. Czy tam były jakieś kobiety? Proszę? Czy były tam jakieś kobiety w tym rankingu? Tak, na trzecim miejscu Justyna Paczkowska, karateczka. Z Podajkanu, tak. To jest wicemistrzyni świata w karate Shotokan i bodajże akademicka wicemistrzyni świata czy Europy, nie pamiętam. Na piątym miejscu była Marta Bokun z konkurencji kajak polo. Na szóstym miejscu Agata Andrzejewska, też karateczka z Bodajkanu. I to chyba wszystko. Na 11, tuż za podium, piłkarka Pogoni Szczecin Women Jolanta Siwińska, tyle pamiętam. Już za rok, jak Luiza dołączy już do tych wszystkich dyscyplin sportowych, do których chciała dołączyć, to zajmie wszystkie miejsca, które będą w rankingu. Myślę, że dzisiaj nadrobiliśmy trochę ten brak informacji o karate w mediach. A już teraz my chcielibyśmy już za chwilę zaprosić Państwa na, jak co tydzień, pokaz Szkoły Karate, a to już za chwilkę po króciutkiej przerwie. Witamy Państwa serdecznie już w 6. odcinku Bushikan Szkoła Wojowników, czyli kursu karate na antenie telewizji Pomerania. Proszę Państwa, dzisiaj, jak i w następnym odcinku, bo na to właśnie przeznaczymy 2 odcinki, kata. Kata, czyli esencja karate. Pokazy, technik, skomasowane formy,
czyli na przykład 20 do nawet 60 czasami ruchów karate, czyli taki układ walki z wyimaginowanym przeciwnikiem. Trudne słowo, z wyimaginowanym przeciwnikiem. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się prezentacją 8 podstawowych kata, czyli tych właśnie form. Te kata mają to do siebie, że aby je dobrze wykonywać, trzeba je non-stop powtarzać na treningach. To nie jest tak, że nawet 10 czy 20 razy zrobimy dane kata i już je umiemy. Oczywiście zapamiętać ruchy jest dosyć łatwo, ale nie o to chodzi w karate. W karate, aby dojść do mistrzostwa, trzeba cały czas ćwiczyć i w ogniu codziennego wysiłku stawać się coraz lepszym. Dzisiaj są ze mną mistrz Europy z 2009 roku Łukasz Struk, który dzisiaj ma niebieski pas, ale tak naprawdę nosi brązowy, tyle że ostatnio zgubił. Oraz aktualny mistrz Polski właśnie w konkurencji kata, który zdobył swój tytuł w Karpaczu, czyli no, specjalista w tej dziedzinie walki w swoim roczniku, to Damian Świerżewski. Także on zaprezentuje właśnie te kilka pierwszych podstawowych ruchów kata, a następnie ja postaram się już te troszeczkę wyższe, ale cały czas z tej półki kata podstawowych Państwu zaprezentować. Zaczniemy od pierwszego kata, który nazywa się po japońsku Taikyoku Shodan i oznacza w języku japońskim pierwszą przyczynę. Jest to kata, które składa się tylko z dwóch ruchów, z bloku dolnego oraz z ciosu oizuki na poziom chudan, czyli poziom klatki piersiowej. I te właśnie dwa ruchy wykonuje się we wszystkie cztery strony świata. Jak Państwo zobaczą, generalnie chodzi tu o to, aby nauczyć karatekę szybkich przejść w pozycji zenkutsudachi. Także Damian, zapraszam na środek. Cofnij się troszeczkę, tak żeby cię kamera objęła. Joj! Taikyoku Shodan! Mocno, dynamicznie, kimek i jaj na moje tempo. Uwaga. Proszę zobaczyć. Cios do przodu, troszeczkę niżej na poziom chudan wykonujemy. Tak? Teraz obrót, kolejny blok dolny i cios w przód. I teraz znowu obrót. Bardzo dynamicznie. Teraz ciężki obrót. Także podstawowe kata składające się tylko z dwóch ruchów. Z bloku dolnego i ciosu w przód. Teraz razem z senpajem Łukaszem Strukiem zaprezentujemy zastosowanie tych właśnie ruchów. Partner atakuje kopnięciem maigeri na brzuch. Bardzo często również w ulicznej walce to jest takie, powiedziałbym, barowe kopnięcie, więc często spotykane w takiej realnej walce. A my staramy się zejść mu z linii, zejść w bok z linii z blokiem Gedan Barai i wykonać kontrę ciosem oizuki lub gyakuzuki w bliskim dystansie. Jeszcze raz. Czyli uciekamy w bok. To już jest ta bardziej zaawansowana wersja. Ja! Okay. Krótki blok w realnej walce, krótki blok Gedan Barai. W kata, czyli w tej formie, jeżeli prezentowalibyśmy ją na przykład na turnieju karate, musielibyśmy wykonać pełny ruch, ponieważ kata w wersji na zawodach zależy nam na prezentacji tych ruchów w tej oryginalnej wersji, takiej, w jakiej zostały one stworzone właśnie w Japonii. Proszę Państwa, to jest pierwsze kata. Drugie kata, Taikyoku Nidan, różni się tylko tym, że cios wykonujemy na głowę. Czyli Damian, prezentujemy drugie kata. Joj, już na własne tempo. Taikyoku Nidan, mocno, dynamicznie. Chodźmy! Ja dodam, że Damian oprócz tego, że jest aktualnym mistrzem Polski, jest również czwartym zawodnikiem Europejskiego Pucharu Mistrzów w Cluj-Napoca w Rumunii. Brał także już udział na Mistrzostwach Europy w Győr na Węgrzech.
Także jest to zawodnik bardzo przyszłościowy i myślę, że szczególnie w następnych katach, już troszeczkę trudniejszych, zobaczą Państwo na pewno kolejny jego kunszt. Także tutaj już nie mamy czego interpretować z senpajem Łukaszem, ponieważ to jest w zastosowaniu to samo, tyle że po bloku ten cios powinien iść na głowę, w poprzedniej wersji bardziej na korpus. Teraz trzecie kata, Taikyokusandan. Taikyokusandan, gdzie na bocznych liniach wykonujemy blok dowolny, ale najczęściej Uchiwuke w pozycji Kokutsudachi i później cios Oizuki do przodu, tak? Joj! Taikyokusandan! Ich! Tak jest, proszę zobaczyć, widzimy pozycja Kokutsudachi, czyli to nie jest już ta pierwsza pozycja, której się uczyliśmy, tylko właśnie ta druga, gdzie noga z tyłu jest ugięta, a ta z przodu również, ale mniej. Uwaga, do przodu. Ich! Ich! I znowu blok Uchiwuke w pozycji Kokutsudachi i atak Oizuki w Zenkutsudachi. Ni! Teraz na linii prostej wykonujemy, tak jak w Taikyokushodan, czyli w tym pierwszym kata, blok dolny w pozycji Zenkutsudachi i trzy ataki. Chi! Ni! Son! Chi! Okej, okay, przesuń się, Damiano. I uwaga, obrót. Ich! I znowu blok Uchiwuke, tak? Blok na wysokości... Pięść na wysokości lekko nad barkiem, zasłaniamy nasze żebra, właśnie jeżeli przeciwnik chciałby uderzyć w te żebra, to wtedy mamy tutaj blok. I cios do przodu. Ni! San! Ci! Go! Gedan barai. Rok! Ić! Hacz! Ić! Ni! San! Ci! Hayama! Hatenite! Czyli rozluźnij się. Dobrze, Damian wykonał już teraz dużą pracę, ale czeka go teraz następne kata, kata Heian Shodan. Heian Shodan, Heian po japońsku to proszę Państwa spokój, spokój, a Heian Shodan to pierwszy stopień tego spokoju. Dlaczego spokój? Po opanowaniu pięciu kata Heian, które właśnie dzisiaj zaprezentujemy, karateka charakteryzuje się już pewnymi umiejętnościami, które powinny mu wystarczyć do samoobrony, czyli ten spokój wewnętrzny bierze się właśnie z opanowania tych pięciu kata. Właśnie teraz pierwsze z nich. Joj! Na własne tempo. Heian Shodan! Chodźmy! Hayama. Jasne. Ok. I teraz Bunkai, czyli interpretacja, zastosowanie, aplikacja tych właśnie ruchów karate. Pierwszy ruch w tym kata, czyli blok Gedan Barai i cios w przód. Wiemy, jakie jest zastosowanie, ponieważ było już w poprzednim kata, czyli blok dolny i kontra na Chudan. Następne ruchy, czyli blok Gedan Barai i atak pięścią młotem Tetsuyuchi i Oizuki. Teraz właśnie zaprezentujemy. Zastosowanie pierwsze. Kiedy stoimy w tej pozycji, szczególnie często takie ataki zdarzają się na kobiety, jeżeli dziewczyna ma w ręku na przykład torbę, przeciwnik łapie ręką mocno, starając się wyrwać torebkę. Teraz najgorsze, co możemy zrobić w takiej sytuacji, to jest szarpanie się ręką na boki. Powinniśmy przede wszystkim działać w tym kanale, tak jak jest ręka ściśnięta, szybkie, bardzo szybkie, bo jeżeli nie zrobimy tego szybko, to na pewno się nie uda. Szybkie, energiczne pójście w dół na nogach z prostą ręką i atak Tetsuyuchi razem z ciosem Oizuki, tak? Czyli nie robimy na boki, tylko chodźmy w dół. Tetsuyuchi, pięść młot i cios Oizuki. Druga interpretacja tego ruchu nawiązuje do jego przebiegu. Jego przebieg tego ruchu, proszę Państwa, w zwolnionym tempie wygląda w ten sposób. Blok Nagashi Gedan Barai, blok Ageuke i atak Tetsuyuchi, czyli pięścią młotem. Przeciwnik atakuje Maigeri i Kizamizuki Jodan. Raz, dwa. Teraz pięścią młotem ściągamy rękę i w wolne miejsce wystrzelamy Oizuki, tak? Jeszcze raz. Ja! Blok, ściągnięcie i cios. Teraz interpretacja następnej linii.
Pokażę najpierw bez przeciwnika. Blok Gedanbaraj, blok Shuta Ageuke i Ageuke. Tak jak mówiłem w odcinku poświęconym blokom, blok można zastosować również jako atak, bo często mówi się, że najlepszą obroną jest atak, dlatego teraz właśnie to zaprezentujemy. Maigeri Kizamizuki. Raz, dwa. Ściągnięcie, chwyt przy nadgarstku i wypchnięcie mocne szyi. Proszę Państwa, tutaj działa taka zasada, że im mocniej pociągniemy tą rękę do siebie, tym mocniej przeciwnik to odczuje. Po prostu zasada taka jak, powiedzmy, w zderzeniu czołowym samochodów. Tak? Im mocniej one na siebie najadą, tym większa będzie ta destrukcja. A tak samo tutaj, im mocniej partner na nas wjedzie, tym mocniej jego to zaboli. To jest pierwsza wersja. Druga wersja w pachę. Trzecia wersja, prezentowaliśmy to już z obróceniem ręki, łamanie ręki, łamanie tutaj w łokciu, podniesienie, tak? Oczywiście, jeżeli byśmy tej ręki nie obrócili, wtedy ona by się normalnie zgięła. Tego na tym nam oczywiście w tym wypadku nie zależy, tylko na groźnym uderzeniu w łokieć. Ok. Następnie mamy wszędzie blok Gedanbaraj z ciosem Oizuki. Ostatnie dwie linie, blok Shutouke, czyli ręką mieczem. I tu zastosowanie, cios Oizuki, atak ręką mieczem. Jeszcze raz, czyli blok ręką mieczem i atak ręką mieczem. Następne kata, drugi stopień spokoju, Heian Nidan i znowu przed Państwem Damian Świerżewski. Oj! Heian Nidan! Chodźmy! Hejamy! Musi widać, hej! No tu już widzieliśmy, że jest to kata trudniejsze, tak? To już nie występują tylko dwie podstawowe techniki, ale już cała gama tych technik. Zaczyna się to kata od podwójnego bloku górnego, później blok Sotouke, cios Urazuki, a następnie uderzenie pięścią młotem Tetsuiuchi. I teraz zastosowanie tego. Może tak, bardziej do kamery, okej. Okay. Oizuki Jodan, powolutku. Blok podwójny. Teraz Gyakuzuki Chudan, blok kontra Urazuki i atak pięścią młotem Tetsuyuchi. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz. Czyli podwójny blok, mocno, bam, bam i trzy. Proszę Państwa, oczywiście, kiedy widzimy takie zastosowanie, myślimy sobie, jak to będzie. Kiedy ktoś zaatakuje, czy ja nagle z kieszeni wyciągnę kombinacja numer 6 i sobie akurat szybko przypomnę, że wtedy robimy akurat takie ruchy. Nie o to chodzi, proszę Państwa, w kata, tylko jest taka japońska zasada, ćwicz jedno kata ponad 1000 razy, dojdź w nim do perfekcji, a wtedy to kata stanie się Twoim nawykiem ruchowym. I to doświadczeni zawodnicy już wiedzą, również z zawodów karate, że w walce działają nawyki. To znaczy, oczywiście, taktyka, pewne założenia do walki cały czas kontrolujemy, ale kiedy już przeciwnik wychodzi ze swoim ciosem, my zazwyczaj odruchowo coś robimy. I właśnie wielokrotne powtarzanie kolejnych kata uczy nas nawyków. Więc na pewno, jeżeli kilka tysięcy razy poćwiczymy to, to kiedy przeciwnik będzie atakował kombinacją Oizuki Gyakuzuki, jest duża szansa, że same ręce nam w ten sposób wyjdą. Naprawdę, proszę mi wierzyć, nie raz się tak zdarzało, że właśnie kata niejednemu karatece uratowało skórę. Teraz następna linia w tym kata to zejście, kopnięcie Yokogeri i blok Shutouke. Czyli tutaj mamy atak z tyłu za plecami. Przeciwnik staje nam za plecami. Jeszcze poczekaj. I proszę zobaczyć. Dostawiamy nogę z tyłu do połowy pozycji. Moglibyśmy oczywiście
tą nogę z przodu cofnąć, tak? Ale wtedy przy ciosie ojzuki nadzialibyśmy się prosto na cios. Dlatego uciekamy przeciwnikowi tak jakby za plecy, dochodząc nogą z tyłu do tej z przodu. Tu schodzimy. Kopiemy yokogiri. Możemy zrobić również dźwignię na kolano i wejście łokciem. Jeszcze raz. Bach. I zejście z tyłu, tak? Jeszcze raz. Ojzuki dziona. Może być też ojzuki chudan. Dobrze. Następna linia to bloki shutouke i atak na końcu ręką, włócznią nukite. I to zastosowanie ostatniej z tych technik, czyli ojzuki chudan. Ja! Proszę zobaczyć. Nukite na grdykę. Groźna technika, praktycznie niewykorzystywana w sportowym karate, ale w realnej walce jak najbardziej. Następnie mamy bloki shutouke i ta linia tutaj. I zastosowanie właśnie tego. Gyakuzuki. Blok, zejście z linii. Mawashigeri. Gyakuzuki daski zamizuki. Blok. Mawashigeri. Gyakuzuki i gyakuzuki jeszcze raz. Blok i wejście z krótkim ciosem uratsuki. Tak? Czyli już bardzo dosyć zaawansowana. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz zastosowanie. Druga noga. Gyakuzuki. Pach, pach. Ja! Pach. Ja! Ja! Ok. I ostatnia linia w tym kata, czyli blok, 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 blok. Również zastosowany jako atak, czyli blok dolny, przechwyt ręki i łamanie łokcia lub wejście na szyję. Następne kata, kata Heian Sandan i znowu Damian. Joj! Heian Sandan! Chodźmy! I jamy. Widać, nie? Os. Teraz zapraszamy drugiego zawodnika, który jest tutaj z nami dzisiaj, Jakub Kata, mistrz Polski w kata drużynowym sprzed 2 lat. Joj. Heian Sandan. Czyli to samo kata teraz w wykonaniu już zielonego pasa. Chodźmy. I jamy. Widać, nie? Os. Tu w tym kata na uwagę zasługuje przede wszystkim ta linia. Blok podwójny, morote uciłkę. Atak ręką włócznią. Teraz wykręcenie ręki przez przeciwnika. Uderzenie pięścią młotem. I tsuki na końcu. Zaprezentujemy to senpaiem Łukaszem. Ojzuki chudan. Blok. Kontra. Teraz gyakuzuki. Blok, kontra, partner łapie za rękę i wykręca, mocno wykręca. Często tak jest, że ktoś nam wykręca rękę, a my się opieramy. Nie, tutaj działa taka zasada troszeczkę jak w aikido, czyli daj się porwać, a swoją siłę wykorzystaj przeciwko właśnie tej osobie, która jest w tym wypadku przeciwnikiem. Partner wykręca, obracamy się i uderzamy łokciem lub pięścią młotem. Jeszcze raz. Raz. I na końcu cios tsuki jodan. Os. Ok, następne kata. Heian jodan. Dobrze, to ja zaprezentuję kata Heian jodan. Kuba nie czuje się w tym kata pewnie, więc ja wyjątkowo za niego. Heian jodan! Ha!
czyli czwarty stopień spokoju kata Heian-Jodan. W tym kata z kolei mamy już takie techniki dosyć niebezpieczne, jak na przykład Ojzuki Jodan, blok, kontra, chwyt za głowę i mocne pociągnięcie z uderzeniem kolanem w głowę. To jest znane, no myślę, że też również z walki ulicznej. W thai-boxingu również występują kopnięcia hizageri, ale również, tak jak Państwo widzą, w karate, czyli jeszcze raz. Atak, chwyt i tu możemy złapać za włosy, za uszy, obojętne za co, szczególnie panie, pazurami mocno, nie krępować się. W sytuacjach zagrożenia życia nie ma żadnych krępacji. Uderzamy w nos lub w brodę. Nie w czoło, tak? Czoło jest jedną z najtwardszych części ciała człowieka, jeśli nie najtwardszą, więc absolutnie to może nam nic nie dać, nawet jeśli kolano jest też również bardzo twarde. Broda lub nos. Następnie również na uwagę zasługuje blok Kaki Wake Uke, tu sprzed klatki piersiowej. Trudna nazwa, ale bardzo ciekawe zastosowanie. Chwyt i tutaj właśnie na krzyż, rączki do środka, na zewnątrz mocno i ciągniemy partnera na siebie i właśnie z hizageri. Czyli jeszcze raz do środka, na zewnątrz i do siebie, na kolano. Tak? Blok Kaki Wake Uke, Maigiri. Zastosowanie kata Heian-Jodan. I następne kata Heian-Godan, czyli już na dziś ostatnie. Piąty stopień spokoju. Kuba pokaże nam Heian-Godan. Uwaga. Heian-Godan! Chodźmy! Mocno dynamicznie. Hejamy. Hej. No w tym kata na pewno musimy z Łukaszem pokazać blok Jujiuke Gedan, czyli blok krzyżowy dolny, blok Jujiuke Jodan, wykręcenie ręki i kontra. Partner atakuje Maigeri oraz tak jakby trzymał w ręku nóż z góry. I Maigeri, tak? Może być również w głowę, czyli jeszcze raz powoli teraz. Blok Jujiuke Gedan, Jujiuke Jodan, krzyżowy. Teraz łapiemy, wykręcamy rękę i możemy tutaj zadać kopnięcie. Ok. Jak Państwo widzieli, w tym kata już występuje wyskok. To tak troszeczkę jak w wyżwiarstwie figurowym. Kata, które ma wiele wyskoków, wiele trudnych elementów, jest na zawodach sportowych oceniane, jeśli zostanie oczywiście wykonane dobrze, wyżej niż te prostsze kata. Co trzeba jeszcze wiedzieć o kata? Tak już ogólnie, ogólne zasady, proszę Państwa. Każde kata ma swoją linię, po japońsku embusen. Na przykład pierwsze kata, które prezentowaliśmy, Taikyoku Shodan miało kształt litery H. Jakbyśmy postawili taką przewróconą literę H, to po tych liniach właśnie poruszał się karateka. Każde kata ma inną tą linię. Ważne jest, żeby skończyć cały układ w tym samym miejscu, w którym się to kata zaczęło. Również taka ciekawostka, proszę zobaczyć, że każde kata rozpoczynało się od bloku, nie od ataku. To wtóruje zasadzie karate nisente nashi, czyli karate nigdy nie uderza pierwsze, karate nigdy nie było techniką agresji i dlatego właśnie wszystkie kata rozpoczynają się od bloku. Jakby przeanalizować, proszę Państwa, jest to piękne, że nie ma tam nigdzie pierwszego ataku. Wszystkie kata możemy podzielić na dwie szkoły. Szkołę Shorin i Shorei. Akurat wszystkie te podstawowe należą do szkoły Shorin, czyli do szkoły kata lekkich, szybkich, zwinnych, gdzie siła pochodzi przede wszystkim z szybkości, z wielu szybkich zmian poziomów. Przypomina troszeczkę lot jaskółki. Jaskółka lekka, często zmieniająca poziomy, ale bardzo szybka i bardzo zwinna. Natomiast druga szkoła, Shorei, bazuje bardziej na sile mięśni, jest taka ciężka, twarda, mocna. W następnym odcinku kilka kata z tej szkoły Państwu zaprezentujemy. Oczywiście obie szkoły mają swoje zalety i wady, swoje dobre i złe strony. Ważne, żeby karateka znał kata z obu szkół, ale również trzeba pamiętać o tym, że
Ćwicząc karate, nie zależy nam na tym, żeby poznać jak najwięcej tych wszystkich układów, które tu zaprezentowaliśmy. Lepiej nauczyć się kilku, ale szlifować je, ćwiczyć, tak żeby znać je na tyle dobrze, ażeby stały się one naszym nawykiem ruchowym i w trudnej sytuacji życiowej, takiej jakim jest walka, która nigdy nie jest łatwym rozwiązaniem, przyniosły nam efekt. Serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejszy odcinek. Razem z moimi karatekami, razem z całym klubem Karate Bushikan życzymy Państwu wesołych świąt, może nowych życiowych planów, może ktoś od nowego roku chciałby razem z nami ćwiczyć. No i przekazuję głos. My też serdecznie dziękujemy i widzimy, że tak jak mówiłeś wcześniej, to jest faktycznie męczące wszystko, co robiliście, bo wszyscy tutaj jesteście, no właściwie mokrzy, można byłoby powiedzieć. Słuchajcie, a czego Wam życzyć na święta? Więcej sukcesów? Chyba się nie da. Może właśnie to, o czym mówiliśmy, bardziej medialności naszej dyscypliny i będzie wszystko dobrze. To tego życzymy serdecznie. Dziękujemy panowie. Państwa zapraszamy na serwis informacyjny.